Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz, może to trzecia część EKG, już trzecia część. Andrzej Arendarski, w naszym studiu były minister współpracy gospodarczej za granicą, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Sergiusz Żnajar, był wiceminister infrastruktury, wiceminister spraw zagranicznych, prezes Rady Nadzorczej Sener i członek Rady Nadzorczej Santander, Adam Ruciński, prezes BTFG. Proszę Państwa, jesteśmy w części zdziwieniowej. Przypomnę, rynka papierów wartościowych spadki na zamknięcie miesiąca. To nas nie dziwi. Na razie, no tak, no ale zobaczymy, pewnie obroty nie będą za duże, w związku z tym u nas przynajmniej, w związku z czym nie trudno jest tymi indeksami ruszyć. W zależności od tego, kto jaki ma interes. Ale przypomnę, że wzrosty były dosyć ostre w ostatnim czasie. I ja tak się zastanawiam, bo my często mówimy o tym, i taka atmosfera jest kryzysowa bardzo mocno, prawda? Bardzo mocno kryzysowa. Tragedia na tych rynkach papierów wartościowych. Jakbyście Państwo tak spojrzeli na wykresy i zobaczyli, ile rynki odrobiły, że odrobiły wcześniej. Ponad 70%, te czołowe, ponad 70% wcześniejszych strat. Do 2009 roku trwała hossa do maja 2011 roku. Teraz spadły trochę, zaledwie kawałeczek zabrały po tych wzrostów, które miały miejsce właśnie od lutego 2009 do maja 2011, a już zrobiło się z tego wielkie larum, że się dzieje na świecie nie wiadomo co. Nie dzieje się nic szczególnego. Normalna, najzwyklejsza korekta. Ja mówię w sensie... Pan redaktor zdziwił. Ja mówię w sensie... Panie ministrze, jeśli... Proszę pana, ja mówię o tym, co jest. Ja nie mówię o tym, co w gazetach pan czyta, ale tylko pan mówi o tym. O rynkach kapitałowych. Ja mówię o rynkach kapitałowych, tak. Kapitałowy to jeszcze nie jest gospodarka. No tak, ale rynki papierów wartościowych odzwierciedlają w procesy w realnej gospodarki. Proszę pana, nie do końca i nie zawsze. Bowiem i niedowartość, z niedowartościowaniem mamy do czynienia i z przewartościowaniem. Nie ma przewartościowania, tak można powiedzieć. Rynki są wysoko i nie są przewartościowane. Ale to jest taka cecha piękna naszego umysłu. My zawsze bardzo aktywnie i emocjonalnie reagujemy na to, co jest tu i teraz. Zawsze uważam, że to, co jest tu i teraz, to jest najbardziej w historii, albo coś jest najgorsze, coś najlepsze. Natomiast jak się spojrzy faktycznie na te wykresy, bo na wykresie to bardzo ta piękna prezentacja graficzna pokazuje, że tak naprawdę nie jest aż tak źle. I naprawdę za 5 lat myślę, że będziemy mieli zupełnie inny pogląd i będziemy mówili, że najgorsze jest to, co jest właśnie w danej chwili. EKG. Proszę Państwa, w drugiej części audycji wspomnieliśmy o obniżeniu zasiłków pogrzebowych, no i o tym, że na prowincji szczególnie, czy w małych, no nie chciałbym obrażać nikogo. Warszawa też jest prowincją wobec metropolii, na przykład niektórych wielu europejskich. W polskich mniejszych miastach i miasteczkach przedsiębiorcy pogrzebowi dostosowali się do tego obniżonego zasiłku pogrzebowego i ceny spadły. W dużych miastach jest dosyć spory problem i po prostu ludzie muszą dopłacać z własnej kieszeni do tego, czy z ubezpieczenia, no w najróżniejszy sposób. I mamy na Facebooku głos w tej sprawie Waldemara Bocheńskiego. Zasady nie biorę, i tu cytuję, zasady nie biorę udziału w tak zwanych pogrzebinach. Po ceremonii złożenia trumny do grobu żegnam się z rodziną, składając kondolencje. Rytuał obżerania rodziny zmarłego w momencie, kiedy wokół panuje żal i rozpacz, jest chory, a ludzie biorący w nim udział powinni udławić się na miejscu i podążyć za nieboszczykiem. Trochę może za... No ale cóż, proszę Państwa, no są... Głos dyskusji. Rodzina się chce spotkać na pewno, a my się spotykamy przy stole. Ja w sprawach zdziwień, jeśli można. Proszę bardzo. Trochę w konwencji, o czym w tej chwili mówimy. Ja dziwię się zawsze, kiedy widzę w gazetach, to przez cały rok, nekrologii, które są podpisywane przez wysokie urzędy państwowe, przez prezydenta, premiera, ministrów, kierowników urzędów, wojewodów i tak dalej, w związku ze zgonem kogoś bliskiego, jednego z jego zazwyczaj podwładnych albo przyjaciół. Bo ja tak się zastanawiam, że ilość tych nekrologów wskazuje, iż to są nekrologii fundowane i płacone przez instytucje. To nie są prywatne nekrologii tych osób, które prywatnie jako osoby postanowiły wyrazić współczucie, tak, komuś to odszedł, a jest to normalnie płacone z funduszu nekrologów. Ja rozumiem, zmarł zasłużony pracownik resortu kolejnictwa, służby zdrowia, zasłużony inżynier, wieloletni dyrektor jakiegoś zakładów, rozumiem. Natomiast jeżeli tu chodzi o szwagra, teścia,
brata, siostrę, kogoś w zupełnie niezwiązanego, to, że mamy taką dezynwolturę i możliwość w sposób nieograniczony, i to zresztą widać w tych nekrologach, wyrażania uczuć, często ze względów politycznych, bo ja bardzo często po śmierci kogoś bliskiego w rodzinie, na przykład ministra, pojawia się masa nekrologów, spółek zależnych, agencji zależnych, które wyrażają współczucie tej osobie. Moim zdaniem jest to bardzo przykre i jestem bardzo zdziwiony, że w tej sprawie, szukając taniego państwa, w tej sprawie nie przyjęto bardzo prostego rozstrzygnięcia. Nekrolog jest wyłącznie funkcją wyrażenia żalu śmierci kogoś z pracowników danej instytucji, natomiast to, że zmarła jego rodzina, to, że zmarł ktoś bliski komuś, no to już jest prywatne uczucie, które powinien ktoś prywatnie wyrazić, podpisując się tylko z imienia i nazwiska, bo jego urząd nie ma znaczenia. EKG. Marcin Suchocki na Facebooku, pan redaktor Mosz stwierdził, że w PRL-u uczono uczniów w przedsiębiorczości między innymi przez książeczki SKO, tak? Ale była to socjalistyczna przedsiębiorczość. Oprocentowanie wynosiło równe zero. Taka była inflacja. No tak. No, ale to nie tylko. A skoro już pan się odezwał, panie ministrze, to do pana jest tutaj, proszę pana, też. Liczyłem na coś. No właśnie szukam. A, panie Najar, jak pan się boisz ryzyka kursowego, to jest na to prosty sposób, bo Sergiusz Najar mówił, że Polska powinna wstąpić jak najszybciej do strefy euro. Należy tak zawrzeć umowę, aby część zapłaty była w euro, część w dolarach, część w funtach, część w rublach, a jeszcze inna część w juanach. A tymczasem pan szerzy propagandę unijnych biurokratów. Tak Waldemar Bocheński twierdzi. To ja wolę jego wersję o tych pogrzebinach. EKG. Andrzej Rędarski. No więc, proszę państwa, budowa, czy polski program autostrad, oprócz inwestora, jakim jest Ministerstwo Infrastruktury i czy współinwestorów, bo chce to wybudować dwa ważne odcinki, A1 Tuszyn-Pyrzowice, i A2 Warszawa do wschodniej granicy państwa, chce wybudować używając instytucji tak zwanego PPP, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego. Więc jest jeszcze trzeci partner jest tego przedsięwzięcia, a nazywa się Eurostat. I pan minister Stępień, bardzo zasłużony zresztą dla budowy polskiej autostrady, by żadnej ironii. Znany biegacz autostradowy. Tak jest. Zwrócił się do Eurostatu o interpretację, czy taka forma umowy z prywatnymi uczestnikami tej inwestycji będzie uznana przez tę instytucję za, czy nam krótko mówiąc, nie obciąży ta inwestycja długu państwowego. To są wydatki rzędu 3,5 i 5 miliardów złotych, a ponieważ balansujemy na granicy tych 55, a jak twierdzą pesymiści, nawet przekroczyliśmy, co jak wiadomo wprowadziło zgodnie z konstytucją na znaczące restrykcje wydatkowe, no to po prostu dmucha na zimne, czyli jak widać tutaj jest zupełnie podstawowa ingerencja instytucji unijnych w rzeczywistość polską, ale skąd ona wynika? No pewnie z nieprecyzyjności zapisów, bo gdyby był jasny, to nie trzeba by, że tak powiem, upfront pytać się. Znaczy, ja tutaj chciałem nawiązać do tego, co pan prezes Andarski mówi. To jest rzeczywiście bardzo istotny problem. Tak zwana ESA 95, czyli regulacja Eurostatu, definiuje, co jest dla modeli koncesyjnych PPP czy PFI dopuszczalne. Problem nasz jest taki, że polski główny urząd statystyczny powinien zostać wzmocniony instytucjonalnie, powinien zostać agendą niezależną od rządu, podobną do NIK-u, która w sposób absolutnie bezdyskusyjny i twardy definiuje, co jest, a co nie jest częścią długu publicznego. Mielibyśmy wtedy bardzo silny argument dyskusji z Eurostatem. Dzisiaj niestety tak jest ułożona rola GUS-u, że jest on bardzo słabo umocowany i rzeczywiście Eurostat jest w tym przypadku po strachu. A zgłaszał pan taki postulat, kiedy był pan w rządzie? Jako wiceminister infrastruktury czy spraw zagranicznych. A wszystko jedno, proszę pana. W czasie negocjacji akcesyjnych, kiedy myśmy też mieli problem nieuruchamianych koncesji, to, że mamy tak słabą pozycję negocjacyjną, wynikało z tego. Problem GUS-u i samego GUS-u wymaga rozstrzygnięcia, jeżeli chcemy wejść w PPP w Polsce, że przypomnę panu redaktorze, to właśnie rządy lewicowe były zdolne do podpisania umów koncesyjnych. I jasne. Przypomnę, ostatnia koncesja
sesja była uruchomiona przez pana ministra Łapackiego. Czyli kolejny postulat pana ministra dzisiaj, proszę państwa, Sergiusza Najara. Pierwszy postulat, jak najszybciej powinien premier przedstawić ścieżkę przystąpienia Polski do strefy euro. W czasie tej kadencji do strefy euro. I drugi, zreformować główny urząd statystyczny, żeby stał się agendą absolutnie niezależną od rządu, żeby tutaj nie można jego, było dopuszczać jego wykładnia, jego wyrocznia była znacznie mocniejsza. EKG. Słucham, Adam Ruciński się zajął. Chciałem powiedzieć, że jeszcze nie znamy nowego składu rządu, więc być może tutaj mówi członek rządu. No właśnie. Nigdy nie wiadomo. Dziękuję, taki fajny poniedziałek. Natomiast... Sergiusz Najar nie należy do PSL-u ani do Platformy Obywatelskiej. A do PiS-u chyba. No ale w tej koalicji jest myślnik, więc mogę się zapisać do myślnika. Do myślnika. To nie wiadomo, jaka będzie koalicja jeszcze. No właśnie. Tak, już nie jest nic przesądzone. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę ponownie na agencje ratingowe. Właśnie taki dziwny, nie wiem, elementy nawet syndromu sztokholmskiego finansistów, ponieważ jak donoszą gazety, agencje Moody's i Fitch, S&P podtrzymały najlepszą ocenę wiarygodności kredytowej, potrójne A, dla Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej. No i wypowiedź, że potwierdzenie najwyższej wiarygodności kredytowej dla EFSF to wyraz zaufania pokładanego w strategii strefy euro, która przywróci stabilność finansową, podkreślił szef funduszu. Mówię to dlatego, że znowu jest jakby podpieranie się opiniami agencji ratingowych. Jeszcze parę tygodni temu, kilka miesięcy temu wszyscy wieszali psy na tych agencjach ratingowych, mówiąc, że zresztą niewiarygodne. Natomiast teraz, gdy jest ponownie, i to komentowaliśmy tutaj w tym studiu, że jak są dobre wiadomości, to te agencje są chwalone, pokazywane jako te wiarygodne. Podpierane są te komunikaty tymi wiadomościami. Natomiast jak jest coś złego, najgorsze rzeczy się o nich mówi. No i tu widzę ponownie reaktywację niejako opinii właśnie agencji ratingowych. No trochę dziwne, a właściwie z punktu widzenia finansów i tego, co obserwujemy, może mnie trochę dziwi. EKG. Proszę państwa, w pierwszej części mówiliśmy o Chinach i czy Chiny, próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy Chiny skolonizują Europę, takie dosyć prowokacyjne. Rafał Zęgota, Chiny już skolonizowały Europę, wszystko co mamy na sobie oraz zasięgu swojej ręki w 90% jest chińskie. Otóż proszę pana, chciałem powiedzieć, że jest to błędne podejście, bo to co jest, to są fabryki, które są własnością nie Chińczyków, tylko te fabryki, które tam produkują, są własnością Tajwańczyków. No nie, no nie tylko. No, Singapurczyków, Amerykanów, Niemców, Francuzów. Także to chodzi przede wszystkim o te produkty markowe. No wszystko dzisiaj jest produkowane, można powiedzieć, w Chinach. I dlatego także nie za bardzo są na przykład przedsiębiorcy amerykańscy są zainteresowani w tym, żeby te stosunki z Chinami były jakieś luźniejsze. Są zainteresowani w tym, aby ta współpraca była jak najszersza, po to właśnie, by móc produkować także produkt, tak zwane produkty markowe, jak najtaniej. Mogę tylko dodać, że całkiem niedawno dowiedziałem się, że kilkanaście największych politechnik niemieckich otworzyło swoje uczelnie w Chinach, kształcąc w tej chwili kilkanaście tysięcy chińskich inżynierów według niemieckich standardów. Robią to dla niemieckich korporacji, które tam inwestują. Robią to głównie dla swoich korporacji. Dla swoich korporacji. Ale ja mówię o niemieckich uczelniach, o niemieckich korporacjach i o niemieckim partnerstwie. W końcu jest to największy eksporter, który jest zainteresowany co jak co a propos chińskim cudem. Chodzi o to, żeby ci inżynierowie chińscy pracowali według niemieckich standardów. Pracowali według niemieckich standardów za chińską płacę. Tak jest. Spełniając amerykańskie zachcianki. A będąc właśnie w jednej ze stref takich specjalnych w Chinach i rozmawiając z szefami właśnie niemieckich firm, bo to Izba Niemiecka organizowała tę wizytę, jedną z wielkich barier rozwoju i ekspansji były braki wykształconych specjalistów. No i to jest konsekwencja. Niemcy są bardzo konsekwentni, więc... Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękuję moim gościom. Oczywiście jutro EKG nie ma. Jutro dzień refleksji. Takiej pozaantenowej, o tak powiedziałbym. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękuję moim gościom, którymi byli dzisiaj Andrzej Arendarski, Sergiusz Najar, Adam Ruciński. Ja się nazywam Tadeusz Moszcza. Na informacje Radio Tok FM, a po nich komentarze o tym, co w programie opowie państwu Paweł Sulik.